Dobra, działamy dalej. Przy headerze nie słyszę nic, Piotruś. Jak się wam odcinki podobają z remontu, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. Ostatnio słabo z tymi łapkami. Stachu pryskał stonkę, jak wójt. A ja będę rozkręcał napęd jeszcze, bo trzeba przetoczyć tam to wszystko to. Zawleczka wychodzi. O. Zawleczka wychodzi sama praktycznie. Dobra. Na śrubę trzeba będzie odkręcić. Zaraz znajdziemy. Stachu wymienia wentylatorek. Ja znalazłem w końcu narzędzia. Trzeba porządek zrobić tu na garagę, bo zginiemy. W końcu zginiemy. W końcu zginiemy, mówię wam, widzowie. Ale teraz dmuchać. Ua, panie kochany. Siła. Siła. Siła razy ramię. To jest. Dobra. To mamy. Tu jest magiczne patenci z łożyskiem, zamiast tulejki. Łożysko stare. Jako dystans służy. Tutaj, w tym przedsięwzięciu. Gdzie? Tu. Gdzie jest dystans? Tu? O. No, u tego. Łożysko jest zrobione. Pływa. Nie ważne, co ważne, że działa. Dobra. Dokładnie. 24. 27. Tak myślałem, 24. Kurde, ale maszyna. Chłopie, będzie dmuchać teraz jak szalone. Jeszcze do garażu, co kurwa, na to, do tego burdelu. O. Panie, ale będzie chłodzić sprzęta. Nie zagrzeje się teraz. Teraz to trzeba zdjąć główkę kosy. Ten napęd ma luz, też będzie go trzeba rozebrać i tam łożyska wymienić w tym napędzie. Było wszystko na tip top. Rozbierać się fajnie, rozbiera szybko, ale kurde, składać to wszystko, powiem wam, to jest przejebane. 5 razy tyle czasu trzeba więcej, żeby złożyć, żeby wszystko złożyć, jak Bóg przykazał. Nie udawaj, że się znasz. No, rok temu mówię z doświadczenia zeszłorocznego. Nie pamiętasz? Rozebraliśmy w 3 dni, a składaliśmy 2 tygodnie. Jak takie ruchy miałeś, to co ja ci powiem? Ja miałem ruchy? Też się opierdalał. Daj nam młotek. Kto by kurwa rzuć na młotek. Na ty, na bezrobociu. No to ja. No. No to ja się nie opierdalałem. Ja żem się nie opierdalał. Ten przybytek kurwa, żeby to jakoś funkcjonowało. A ja robiłem. Rany boskie. Dokręcę to trochę. I dopiero stuczemy. Ale daliśmy radę. No. Najważniejsze, że daliśmy radę. A kurwa. Piotruś, większy młotek. Dobra. Nie trzeba. Poszło. No tak. A teraz to pójdzie, bo... łyżka im potrzebna. Tam jest łyżka, Piotruś, ona przynieś mi łyżkę. Tym, w tam drugim garażu, po lewej stronie od razu. Chcę podeprzeć. Widzicie, co tu jest? Trzeba to wyjąć. Demontaż będzie dość szybki, także nie będzie źle. O kurwa. Dobra, idzie. Idzie. Poszło. Nawet, że coś tam smaru zostało na tym. Wywaliło całą. Guma została, ale ona nie tukła, to jest, wiesz. No, tę główkę kosy trzeba chyba wymienić. No, już jest zebrane. Niby nie tukła, ale jest kurwa luz zajebity na niej. Jest na niej już luz zdrowy. Dobra.
Teraz tak, 2 siedemnastki i ściągamy tutaj. Trzeba to poluzować, ale się tuce. Już jest. Zapiekło. Zapiekło się? A ten, a bolec. O kurwa. Tu nie lepiej. Tu nie lepiej. Tu też już luz na łożysku. Ale to jest technologia do masakry. Tej śrubki. A dobra, ja tu tuka, to się po prostu wykręca. Czek. Zapomniał już. Zapomniałem, że tu się trzeba wykręcić dopiero. I teraz się już rusza. Rok temu łożysko było zmieniane. A jak widzicie, to niewiele dało, bo tak czy siak. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ile po pneumata. Piotruś, delikatnie, nie dociskaj. Tylko delikatnie. Opa. Chyba nie. Tu jest wyżłobienie. Zapomniałem, że to się ściąga. Dobra, to całe schodzi, o, tak jak teraz, mamy to, teraz zobaczymy. Nie no, łożysko jeszcze jest dobre. No nie wiem, musi odzwonić ten majster, co się zna na łożysce. Wiem co robi przy łożysce, bo ja to się nie znam. Dobra. Mamy i lecimy dalej teraz. Lecimy dalej. Tam trzeba rozebrać. Powiem wam, pół godziny będzie wyjęte. Panie Fachman, zobacz na to łożysko. Nie jest złe. No moje nie jest złe tamto łożysko. W tym napędzie kosy. A, kompresor wyłączony. Więc on tak to obije. Teraz wieje na kompresorek. Dobra, dupa, dobra. 19 na przedłużce. Tu. I co? Jak myślisz? Dobre. Dobre? Nie będziemy wymieniać, tutaj to jest dostęp momentalny. No tak, ale pytam się, bo ty się znasz na łożyskach, nie ja. Bo ta główka była nowa, elegancko zeszło to. To też nie wiem, wymieniane było. To było łóżko i tyle. Musisz, nie, od tamtej strony. O. Dobra, szukam 19. Szukam 19. Dobra. Mamy. I wykręcamy. O, na niego dojta. Tu trzeba ręcznie kręcić. Ja jebie.
Nie podejdzie. Ręcznie już. Ręcznie trzeba to kręcić. Bo nie podejdzie. Zebrane wszystko, w którą stronę się biło. Idzie, no i idzie. Stachu, weź se nitrą, moż szmatką i wytrze ci się to, bo to guma to puści. Mamy tu napęd. Jeszcze tylko zostanie tą zębatkę ściągnąć. To wymieniałeś już rok temu. Nie wejdzie, bo to jest na klinie. Ściągasz niepotrzebny. I mamy wszo. Ta piękna i jesteś już zajęta. Uroda. Co jest, Roki? Na co się czaisz? Piesiu, piesiu. Jesteś taka hot, kiedy wszyscy, wszyscy są taka hot. No i buja się po Mam nadzieję, że pójdzie i się zęby nie pokruszą. Czyli naprawdę. Jak nie, to się będzie grzać. A idzie, pięknie. To mi się podoba. Proszę bardzo. Jak złe. I napęd kosy rozmontowany. Kurwa, tylko latają te. Czuję, jak te piórka latają koło mnie i dostaję nim po łapach. Z tej szotki. Wygląda jak nie śmieje. No. Pięknie. Co? Dobrze, dobrze. Dobra, panie majster. Co tu trzymasz? Tu wykręcone. Tu upuszczone śruby. Powinno pójść. Kawałek deseczki mi potrzebny, żeby pizgnąć. Ale siedzi jebana. To jest luźne. Czemu ta szmata się tak się zapiekło? Chodź no, podtrzymasz mi deseczkę. Wedno tego kołeczka takiego lepszego. Tam koło tego, pod nogami co masz.
nie, tego grubego, we tego, no. Podstaw, tak. O, poszło. Nie chwila trwa, ta, której ty i ja. Ale ciężka ta z prawej strony. O, teraz. Bica można robić. No i pięknie, widzowie moi drodzy. Nie wiem gdzie to połowieć. Zaraz to położę, poproszę. Zobaczmy. Trzyma się to łożysko. Co prawda. I znowu to rozebrać. Ze sprężyną. Ze sprzęgło. Ale zmontowane, widzicie. Moment. Ile mi to zajęło? Ile mi zajęło? Jaki czas tu był? 40 minut? Co? Ile mi zajęło rozebranie tego? 40 minut. Dobry czas. Formułę D mogę pracować. Mamy. Jeszcze nie do końca. Jeszcze żeśmy nie skończyli. Jeszcze to jest nie koniec. Jeszcze tu. Co tam? Stadłem to, bo Bertu nie chciał dokładnie. Gdzie? No to on stał na mnie, nie? Niedokładnie, widzisz, że są takie platy jeszcze? Tu jest ładnie, a tu jest niedotarte. No tylko to najgorsze ściągnąć. No widzisz, to wyciś, ale to. Ale widzisz, patrz, tego no to co, wyciś. Ale wyciś. To wyciś, to wyciś tak jak tu było i będzie git, bo tu rdza jest jeszcze. Trochę jeszcze dubni. No to odpocznij. Pierka to łapy mi. Zobacz. Bo ja mówię, że mało. Idę jeszcze. Trzeba będzie wziąć pędzelkę i od razu chyba zaimpregnować, nie? No, też jestem tego zdania. Też jestem tego zdania. Tylko tu wyszły dwie dziurki. A bo to ja to wezmę, tak że prostuję trochę akurat. Nie zaradzaj tam. No, czekaj. Założymy ci nową szczotkę. Proszę na nowej szczotce. O, to mała. Ona będzie lepiej to cierać. Dobra, widzowie drodzy kochani, zdjąłem ten przegub od napędu i idę rozkręcać. W sumie zacząłem rozkręcać tak naprawdę sprzęgło i idziemy. Pyk, jak idzie pięknie, zima adresę złapałem i idzie. Ona działa na mnie jak... Sprzęgło musi być ciągnięte w fest, żeby nie przeskakiwało w gęstym zbożu czy w ledze, jak się zbiera, bo by przeskakiwało i nie robiłoby roboty, a człowiek na polu to by nie skontrował tego, tak jak Bóg przykazał. Teraz łapane było, teraz zbierane rok temu. Było tak samo wymieniane to łożysko. No się szkary nie zmienia chyba w tym czasie nawet. Bo zaraz przed wyjazdem tak naprawdę. I idzie. I idzie. Jako tako. O. Chyba nie wystrzeli, mam nadzieję. Nie wystrzeli, ta sprężyna nie powinna być taka aż taka napięta, bo z tego co pamiętam to dało się nakręcić tą nakrętkę. Pyk. Bierzemy to do przetoczenia, bo to napawane było przez nas siekierką tarte. Ale chcemy zrobić to tak, żeby już tu nigdy nie zaglądać więcej w naszej karierze. O, teraz już lekko idzie. Chcę tak zrobić, żeby już nie zaglądać po prostu, nie? Tutaj sprężyna nie stawi oporu i idzie. Bardzo łatwo. No widzicie, palcami już, można powiedzieć. Dobra. Reszta procesu jest bardzo prosta. Trzeba po prostu pościągać to. Dobra. Trzeba to po prostu pościągać. I już. Waży swoje. Opa.
Dobra. Mamy. To się bardzo szybko robi. Jakbyście robili u siebie, to bardzo prosto i bardzo szybko. Widzicie, jak to jest zrobione. Ujebało się. Posmarowane wszystko było. Jak się zakładanie będzie czyściło jeszcze raz. Sięgło działa tak. I co? Teraz to. Podaj cachu ściągacz. To trzeba zdjąć, bo to na klinie siedzi. Ściągacz. Masz ściągacz. Bardzo dobrze. Powerade. Jebłem sobie takie piwko. I robota, kurwa, czeku, godzina i... Moment. Nie zatrzymuję się, słuchaj. Ściągnięte. Rozkręcimy. I będzie. Bach, 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 bach. Idzie robota fest. Ten przecinak masz w głowie? Przecinak ole, że tu. A co, ta śrub będziesz odbijał? Będę tę blachę rwał. Którą? Tą boki? Jo. To rwi. Ściągacze nam starczy na szczęście. Młotek, o, młotek w dupku najlepszy. No to tu masz. Budowlany, najlepszy zdycha młotek. Ja bym go dygnął troszeczkę pod szybą. No to dygnij go. Dobra. Powinno starczy czy nie starczy? Kurwa, trzeba do końca go prawie wykręcić. Żeby go nie brakło. Jeszcze? O, teraz siadł elegancko. Dobra, naprężamy go. Okej. Tutaj zajebał. O, kolano. Kolano? O, kolano? Oj, oj, oj. No to mówię, uważaj. Idzie. Idzie. Idzie bardzo dobrze. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, jak się podoba. Remont. Co? Niebówko na świat. Ładnie rwie. Już końcówkę ciężko, ale idzie. Warto przed odkręcaniem śrub czy ściąganiem gwint sobie wyczyścić zawsze, bo wtedy ładnie schodzi bez oporu. O. Co? Teraz jak jest lepsza szczotka, to kurwa zlepi się do. No bo masz dobrą szczotkę, a nie rozdupconą. Te szczotki w chuj drogie są. No, za 3 dychy, nie? Ile? Kurwa, za takie dychy. Na 4 dychy. No, teraz to nie, to raczej z tej strony do. Łódka dobra leci. Ja tu znasz się na robocie. Dawaj blachy, to już zrobię. No tam są blachy wszystko. Co do wszystkiego do no kurwa. Dobra, za koleją. Przychodź jutro, jest cały header do czyszczenia. Tylko Stachu ci umyje. Stachu, jeden warunek. I odrydze wiatrzem jedziemy. Nie ma już napisu. Chciałem wam pokazać. Szczoteczka to się przyda. Licha, ale się przyda jeszcze. Pędzelek, jedziemy z ordywiaczem. Teraz skręcone. Nie patrzę tam, bo Piotr leci tematem równo. Wezmę sobie pneumata. Pneumata odepnę. Do dmuchania.
odmuchanka. Dobra. To nie będę traktował odrzewiaczem. A kurwa mać, mi zajebało. Z dwóch stron atakują mnie tymi fleksami. I będzie patrzeć. Szynka już pełna. To napęd. Jak robimy te wiatę, także tu zaimpregnuję, bo tu już to, jak będę chciał to składać, to co rozebrałem już zaimpregnuję, ale to bije, masakra, powiem wam, tak śmierdzi, że szok. Łoch. Ale daje. Bo. Które te blachy tu? Tu te blachy? Impregnujemy odrzewiaczem. Mogę wylać w sumie trochę na to. O, i ciągle. Ale bije. Chemia potężna. Chemia potężna. Ale bije. Rany Boże. Ale to jebie. Kurwa, pracę pełną parą. Odjebaliśmy już tą jedną. Spadł młotek? A. O kurwa. No i co? To podłoga już, podłoga mówię, boczna czy tylnia, blacha już wyciągnięta, wyrwana z nitów zgrzanych. Teraz następuje zwolnienie blokady. I dziękuję. Najlepszy moment. Tak, to, tak, i, tak się to prezentuje. Jeszcze jedna, a to będzie, to już na jutro zostawimy. Kurde, ale będą baje, ale będą kurde bajeczne te. Co? Jak to zrobimy, blaszki się powkłada. Kurwa, to będzie luks, panie. To będzie nowy header kupiony, nie. Nowy header. Nowy header po prostu. Robimy tu się pospawa, tam się pospawa. Nowe, siłowników nie będziemy renowane. Na razie. Nie będziemy zaraz szlif, no mówię, siłowników, no i tych. A jeszcze wrócę do pewnego momentu, jak silnik uważa, że jest zdrowy w miarę? Gadać no. Coś czy nie? Nie wiem, nie udzielam się. Gadać czy nie? Na razie gada, zobaczymy jak filtr oleju. No co, tak ma być. No, z panewkami. Nic, z żadnymi panewkami. Z korbami od razu? Gdzie? Nawet opiłka nie będzie. Dobra. No mówić. A właśnie, czekaj. O, pokażę ci ten filtr, czy on dobry jest. Mam go w bańce. Nie chce ktoś kupić? 12 tysięcy. Tak, na dupie Marynie.
Będzie? Będzie. No to git. Hydrauliki to już mam, mam praktycznie gotowy. Zostaje tylko łożysko na podajniku od napędu podajnika. Tam gdzie łańcuszek, i daszek na biało. Z tym daszkiem. A ty, Piotruś, co powiesz? Nie kopć. Ale kopco. A później dziwić się, że jest te ocieplenie klimatu i dziura ozonowa coraz większa. Dwie blachy wyczyszczone. Widać po rękach. Ja tutaj zarobię 25 zł na razie. Piwo się zwróciło. 25 zł zniżki na koszenie. Dobra.